na 7 kolejek przed końcem sezonu, sytuacja w Orlen Ekstralidze Kobiet robi się coraz ciekawsza. W hicie 15 serii GKS Katowice pokonał Pogoń Szczecin i w ligowym zestawieniu dogonił liderki. W weekend z wygranej cieszyły się też Jagiellonki i Śląsk Wrocław. Tradycyjnie zobaczmy wszystkie gole z ostatniej kolejki Orlen Ekstraligi Kobiet. Oczywiście wszystkie oczy fanów kobiecej piłki skierowane były na rywalizację Gieksy z Pogonią Szczecin. W Gdańsku oglądaliśmy derby Pomorza między AP Orlenem Gdańsk a Pogonią Dekpol Tczew. Natomiast piłkarki z Łodzi wybrały się w podróż po punkty do Olsztyna. Magazyn zaczynamy jednak od spotkania w stolicy Dolnego Śląska. Tam rewelacyjny ostatnio Śląsk zmierzył się z Medykiem Polo Market Konin. Wynik w tym meczu już w trzeciej minucie otworzyła Katarzyna Białoszewska, która wykorzystała ładne, prostopadłe podanie od Marceliny Buś. Zawodniczki z Konina szybko odpowiedziały na to trafienie. Do wyrównania po pięknym strzale w światło bramki doprowadziła Oliwia Jaśniak. Jednak od tej pory to już gospodynie przejęły kontrolę nad dalszą częścią spotkania. W 28 minucie Marcelina Buś w sytuacji sam na sam z bramkarką okazała się bezbłędna i dała Śląskowi prowadzenie. Kolejne trafienie oglądaliśmy już w drugiej odsłonie gry. W tej sytuacji podopieczne Piotra Jagieły zaskoczyły rywalki. Nietypową bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego zdobyła Joanna Wróblewska. Sześć minut później, po raz drugi w tym meczu, Julię Woźniak w bramce pokonała Marcelina Buś. Na 5-1 rezultat meczu ustaliła po dobitce Oliwia Związek. Natomiast Jagiellonki w 15 kolejce podejmowały u siebie zespół rekordu. Pierwsze trafienie oglądaliśmy tuż przed przerwą. Po indywidualnej akcji sytuację sam na sam wykorzystała Anna Zapała. Na 2-0 prowadzenie podwyższyła Magdalena Dragunowicz, która po dośrodkowaniu Derus w pole karne głową wpakowała futbolówkę do siatki. Chwilę później rekordzistki zdobyły bramkę kontaktową. Po kornerze Dębińskiej akcję sfinalizowała Klaudia Olejniczak. Gospodynie już nie dały w tym spotkaniu dojść rywalkom do głosu. Wygraną Krakowianek przypieczętowała Karolina Goetz. Strzeliła ona pięknego gola z rzutu wolnego, który był niewątpliwie ozdobą tego spotkania. Czas na hit kolejki, czyli potyczkę wicelidera z liderem tabeli. Gieksy z Pogonią Szczecin. Na stadionie przy ulicy Bukowej kibice musieli zadowolić się tylko jedną bramką. Gola na wagę zwycięstwa dla podopiecznych Karoliny Koch strzeliła Aleksandra Nieciąg, która po rzucie rożnym najlepiej zachowała się w polu karnym i dzięki jej trafieniu katowiczanki zrównały się z punktami z liderkami ligowego zestawienia. W derbach Pomorza AP Orlen Gdańsk zagrał z Pogonią Dekpol Tczew. Strzelanie w tym meczu rozpoczęły w trzeciej minucie gospodynie. Po stałym fragmencie gry gola głową dla gdańszczanek strzeliła Jagoda Szewczuk. Po niespełna 30 minutach spotkania Kimberly Sanford faulowała w polu karnym Magdalenę Sobal, która po chwili pewnie zamieniła jedenastkę na gola i doprowadziła do remisu. Na 2-1 po błędzie bramkarki do siatki ponownie trafiła Szewczuk. Ta sama zawodniczka wpisała się na listę strzelczyń jeszcze w 85 minucie. W
wtedy perfekcyjnie wykonała rzut karny i zaliczyła w tym spotkaniu hat-tricka. Wynik kilkadziesiąt sekund później przypieczętowała Olga Masombo, która po przejęciu piłki popędziła co sił w nogach w pole karne, oddała mocny strzał, pokonując w bramce Adriannę Banaszkiewicz. W Olsztynie Stomilanki gościły u siebie zespół UKS-u SMS Łódź. Łodzianki rozprawiły się z rywalkami już w pierwszej połowie meczu, strzelając im 4 gole w 12 minut. Pierwszego z nich na swoje konto wpisała Daria Sokołowska. 3 minuty później autorką trafienia na 2-0 była Karolina Majda, która po dośrodkowaniu i zamieszaniu w polu karnym znalazła drogę do bramki. Po chwili ponownie Majdzie udało się pokonać Ewę Sikorę i skompletować w tym meczu dublet. Zawodniczki Marka Chojnackiego miały apetyt na więcej i dołożyły czwarte trafienie, które należało do Magdaleny Dąbrowskiej. Na koniec zostawiamy sobie rywalizację czarnych Antras Sosnowiec z Górnikiem Łęczna. Szanse na zgarnięcie pełnej puli miały Łęcznianki, lecz wykonywany przez Marciannę Zawadzką rzut karny padł łupem Martyny Małysy. I ostatecznie mecz w Sosnowcu zakończył się bezbramkowym remisem. W takim razie na zakończenie spójrzmy na rezultaty meczów po 15 kolejce. Ważne zwycięstwo w walce o utrzymanie odniosły piłkarki Uniwersytetu Jagiellońskiego, które pokonały pewnie rekordzistki 3-1. Śląsk zaliczył czwarte zwycięstwo z rzędu, a w hicie kolejki górą okazały się podopieczne Karoliny Koch. Na tę chwilę liderkami pozostają granatowo-bordowe, ale wyprzedzają Gieksę tylko dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu. Śląsk Wrocław do podium traci już tylko jeden punkt. Górnik pozostał na 7 lokacie w tabeli, natomiast Sosnowiczanki spadły na miejsce numer 6. Zawodniczki Krzysztofa Kroka uciekły ze strefy spadkowej i po rozegraniu 15 spotkań zajmują bezpieczną 9 lokatę. Przed nami przerwa reprezentacyjna. Na kolejną 16 kolejkę zapraszamy dopiero 13 i 14 kwietnia, a na otwarcie tej serii zobaczymy potyczkę UKS-u SMS Łódź z Jagiellonkami. Nie możemy się doczekać!